Cieszyński Oddział Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej sięga po jazz. We współpracy z Piotrem Metzem, kierownikiem muzycznym Radiowej Trójki, zorganizowano wyjątkowy koncert. Michał Urbaniak i Górale. W takim składzie światowej sławy jazzman wystąpił po raz pierwszy. W dodatku w przeddzień jubileuszowego Święta Niepodległości, któremu muzycy dedykowali występ. To jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Przyjeżdża do nas światowej sławy nasz rodak, wspaniały jazzman Michał Urbaniak i zaprasza do współpracy nie tylko swoich muzyków, też światowej sławy, ale zaprasza naszych tutaj rodzimych górali i na tym polega wyjątkowość tego wydarzenia tak naprawdę. Piotr Metz zwrócił z kolei uwagę na legendarną płytę Michała Urbaniaka Atma z 1974 roku, ponieważ utwory z tego albumu rozbrzmiały w sobotę 10 listopada właśnie w Cieszyńskim Teatrze. Pamiętam, że jakieś kosmiczne pieniądze wydałem na giełdzie płytowej w Krakowie, żeby ten amerykański long play zdobyć. Mam go zresztą w strasznym dość stanie, bo często słuchałem do tej pory. Na szczęście płyta doczekała się niedawno reedycji. Ale ponieważ nie tylko tytuł wzięty od willi Karola Szymanowskiego, ale i tematy na tej płycie to polska muzyka ludowa, nie tylko góralska, choć jest tam utwór New York Batsa, bo są tam walce i oberki przerobione na jazz-rockowe jam session. Nasunęła mi myśl, żeby spróbować odkryć tę płytę na nowo po latach. Namówiłem Michała Urbaniaka najpierw na to, żeby zmierzyć się raz jeszcze z tym repertuarem, a potem, żeby zaeksperymentować z góralami. Pewnie wtedy, kiedy się na to zgadzał, nie przypuszczał, że po cichu jego zespół rozbudujemy do 18 osób. Ale już po próbach wiedzieliśmy, że to będzie bardzo unikatowe wydarzenie, myślę takie, które trudno będzie powtórzyć. Na szczęście koncert rejestrujemy. Mam nadzieję też, że usłyszy go trochę więcej osób niż w Teatrze w Cieszynie dzięki retransmisji w Radiowej Trójce. Z Michałem Urbaniakiem wystąpiły kapele Bezquidians, Wałasi, Nowina. Koncert uzyskał dofinansowanie. Koncert jest dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury, z programu Kultura Interwencje 2018 Etnopolska oraz z budżetu samorządu powiatu cieszyńskiego. Mamy też cudownych partnerów w tym projekcie. To jest Stowarzyszenie Człowiek na Granicy, Teatr Polski w Bielsku-Białej, Instytut Polski w Pradze i Centrum Czeskie w Warszawie. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem. Cieszyński Teatr pękał w szwach. Michał Urbaniak po koncercie spotkał się ze swoimi fanami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.